Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale. No i jak widzicie, dzisiaj przed nami playlista motocyklowa, co myślę wiele osób ucieszy, bo niestety jest to jedna z nielicznych gier, która oferuje nam możliwość pośmigania w otwartym świecie właśnie na motocyklach. Tak więc dawajcie łapki w górę, ja tutaj już wchodzę do trybu, gdzie możemy sobie po prostu pojeździć. Aż chciałem tutaj tak wyczekać, aż się pojawią te takie wstawki, bo one są, jak widzicie, fajne. No jest to na pewno bardzo fajny rajd dla osób, które lubią motocykle. Bo zwróćcie uwagę, że sobie tutaj możemy bez najmniejszych problemów pośmigać po offroadzie crossem. Przed nami już, jak widzicie, jest tutaj punkt, który nam pokazuje playlistę motocyklową. Wjeżdżamy na ulicę i można by było pojechać dalej tym crossem, którego tutaj aktualnie posiadam. No ale jak widzicie, możemy sobie tutaj błyskawicznie zmienić motocykl na chociażby Kawasaki Ninja. No i śmigamy sobie już tutaj po asfaltowej drodze takim oto motocyklem. Wydaje mi się, że w Motorfestie tych motocykli jest mniej niż w przypadku The Crew 2. Natomiast pewnie z czasem coś się tutaj nam jeszcze pojawi. Z tego co wiem, to nawet nam tutaj twórcy obiecywali, że chyba w październiku albo w listopadzie będzie można przenieść sobie z The Crew 2 nieco więcej pojazdów. Szczególnie tych najnowszych, które ostatnio sobie w The Crew 2 na streamach zdobywaliśmy. Ale te motocykle przepięknie brzmią tutaj. Aż kurde, chyba powinienem milczeć przez całą drogę dojazdową. Jak widzieliście w tej stawce, tutaj dla każdego coś dobrego. Były chopery, były ścigacze, mamy crossy, supermoto, tak więc jest tutaj naprawdę spory wybór. Przed nami, z tego tutaj tak na szybko liczę, 8 konkurencji, tak więc okej. Polecimy sobie i rozegramy te wszystkie zawody. To the next objective. No i też myślę, że będziemy transportowali się z punktu A do punktu B błyskawicznie. Ale przepięknie te maszyny brzmią. Let's get to the tag, and if you don't mind, I'll do the talking this time. Zobaczcie, jak w ogóle ta postać się tutaj układa w tych zakrętach. But there is so much more to that. The Motorfest is giving you a taste of 4 distinct motorbike flavors. Street racing, motocross, GP racing, and rally raid. 4 different worlds, same biker culture. We're starting with GP racing. Kurde, naprawdę tutaj postarali się, żeby te animacje podczas jazdy motocyklem wyglądały realistycznie. Wychodzi na to, że ta playlista to też jest coś w rodzaju mistrzostw, tak więc musimy tutaj zbierać punkty. Tutaj kurde, brakuje mi tylko jakiegoś odpowiedniego stroju, no bo jadąc takim sportowym motocyklem w takim stroju, no nie chciałbym tutaj na pewno się przewrócić. Po tym wyścigu sobie zakupimy jakiś kombinezon motocyklowy. I'm right here with you.
Pamiętam jak dziś, kiedy grałem sobie w grę Ride 1, było kilka dobrych lat temu i mówiłem wam, że chciałbym mieć motocykl. Od tamtego czasu minęło tyle lat, że praktycznie wszyscy w naszej ekipie, oprócz polskiego, chociaż być może to niedługo się zmieni, mamy coś, na czym możemy pojeździć i ma dwa koła, co daje nam mnóstwo frajdy. Niedawno właśnie wyszło już Ride 5, a oni nadal cisną kurze w kierunku takim, aby... No. Na szczęście tylko ja tutaj nie wyrobiłem. Ale wracając, cały czas z części na część Ride idzie w kierunku ścigania się po torach. I to jest naprawdę dobra gra, chyba najlepsza dla fanów dwóch kółek. Ale mam kurczę odczucie, że tacy gracze chcieliby w końcu coś z otwartym światem. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale naprawdę brakuje gry motocyklowej, która by się skupiała dosyć mocno na motocyklach. Społeczność motocyklistów w samej Polsce jest ogromna. This event is inspired by a very notorious race, one of the most dangerous in the world. So fast, risky and action-packed. You know, the fun stuff. Słuchajcie, wystarczy spojrzeć, jak w Polsce popularne są kanały motocyklowe, vlogerzy, ludzie, którzy gdzieś tam też zajmują się techniczną stroną motocykli. Z tego, co ja obserwuję, to naprawdę ta społeczność jest ogromna. Byłem w wakacje też na targach motocyklowych. Mnóstwo ludzi i dziwię się, że jeszcze nikt nie wpadł na pomysł, żeby zrobić właśnie jakąś taką fajną grę właśnie z taką ogromną ilością motocykli, jak chociażby w Ride. Wydaje mi się, że powinni w końcu pójść w takim oto kierunku, bo no właśnie The Crew 2 czy Motorfest to są fajne gierki właśnie, w których sobie można tutaj między innymi pośmigać motocyklami, no ale no nie jest to taka biblioteka motocykli, jaką oferuje Ride 5. Zresztą kurczę, nagrałem wam odcinek o tej gierce, a jeszcze nie dane mi było go zmontować, tak więc... Muszę się za to zabrać. No, wydaje mi się też, że wśród tej ogromnej społeczności jest mnóstwo osób, które sobie lubią pograć w grę i chociażby zimą, gdzie ta jazda motocyklem jest dosyć utrudniona. Z chęcią by sobie właśnie pośmigali, nie tylko właśnie po torach w Ride 5, czy w jakichś wcześniejszych odsłonach, bo one w sumie wszystkie są dobre. Czy też, nie wiem, w jakichś grach typu Super GP, ale też w grze, która ma otwarty świat, gdzie można by było się spotkać ze znajomymi, pograć sobie, porobić jakieś zloty, pośmigać, pościgać się, nie tylko w wyścigach, ale wiecie, właśnie na takiej po prostu... ulicy gdzieś między jakimiś autami. Ale widzicie, nie popełniłem już w tym zakresie takiego samego błędu jak ostatnio. Jednak trzeba uważać, bo tutaj... No, ten rywal przed nami daje z siebie bardzo dużo. Dajcie znać, co o tym myślicie. Na pewno fani tutaj motocykli nie mają na co narzekać, bo jest... O, ale mnie teraz zarzuciło, widzieliście? Nie mają na co narzekać, bo tych gier troszeczkę jest motocyklowych. No ale gra z otwartym światem to jest coś zupełnie, zupełnie innego. Nawet wam nie byłem w stanie pokazać pierwszej osoby. W przypadku tego KTM-a, dobra, teraz może pod sam koniec, jak zdążę. Well,
Dobra, moi drodzy, musimy przebrać tą naszą postać, bo zdecydowanie nie popieram jazdy szczególnie ścigaczem, który osiąga ogromne prędkości w takich zwykłych ubraniach, a niestety widzę takich wariatów raz na jakiś czas na drodze. Jestem zdziwiony naprawdę. No i tutaj, jak widzicie, mamy też kombinezony. Jako że też sobie tą playlistę rozgrywamy i na pewno zachęci do obejrzenia wielu fanów właśnie dwóch kółek, no to chciałem wam też pokazać, nie, jakie tutaj możliwości mamy. Najbardziej podoba mi się chyba ten strój za 21 tysięcy, tak więc kupujemy go. No i w końcu będziemy jak człowiek ubrani, nie? Tak więc lecimy. Tym razem, jak widzicie, pobawimy się troszeczkę tutaj w innym terenie. Do dyspozycji tutaj mamy Ducati. Tak więc nie będę ukrywał, że czuję się jak ryba w wodzie. Uwielbiam offroad, jeśli chodzi o motocykle. Szkoda, że też nie ma czegoś takiego, że w zależności od tego, jakiej klasy motocykl wybierzemy, tak sobie przypisujemy różne stroje, nie? Żeby tak komicznie nie wyglądało, że na przykład ścigaczem jadę w stroju crossowym, a na przykład, kurczę, na crossie w stroju ze ścigacza, nie? Rajd nam takie rzeczy tutaj umożliwia, no ale wiadomo, to nie jest gra motocyklowa, nie? Ona tutaj daje nam tylko mały smaczek w postaci tutaj motocykli. Też dużo osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że początkowo Motorfest w ogóle miał być dodatkiem do The Crew 2. Były tam różnego rodzaju przecieki. I powiem wam, że ja też Motorfesta nie traktuję jako trzeciej części The Crew. Według mnie tutaj twórcy, dając ten podtytuł Motorfest, sugerują nam, że to nie jest pełna wersja trzecia tej gry, tylko coś pomiędzy, nie? Nie wiem, czy rozumiecie, co ja tutaj wam chcę przekazać, że nie traktowałbym tego jako takiej pełnoprawnej odsłony, jak, nie wiem, The Crew 1, 2, tylko to jest coś w ramach oczekiwania na, w mojej opinii, potężne nadejście The Crew 3 za kilka dobrych lat. No i zobaczcie, tutaj rywale nas dosyć mocno teraz wyprzedzili. Kurczę, i teraz mam przed oczami kilka komentarzy, gdzie ktoś mi napisał, że z łatwością wygrywam wyścigi. To nie jest tak, słuchajcie, z łatwością wygrywać wyścigi to można w Forzie. Jak wyprzedzisz jakiegoś rywala, to już nie ma szans, że cię dogoni. A tutaj naprawdę trzeba do końca samego walczyć, być mocno skupionym na tym, aby tutaj wywalczyć sobie tą pozycję. Która już wiem, że nie wygram tego, nie? Patrzcie. Trzecia pozycja. Sami widzieliście, przejechałem ten wyścig naprawdę w miarę dobrze. Czwarty poziom, widzicie, w poprzednich zawodach, no, sprawił, że wygrałem. Tutaj, widzicie, praktycznie byli tutaj rywale nie do dogonienia. A może być taki wyścig, gdzie ja wygram, kurczę, z przewagą 2 minut, nie? Być może to też wynika z tego, że na przykład ten motocykl ma taki poziom, gdzie on nie jest konkurencyjny ze stawką, a tamten motocykl miał inny poziom, taki domyślny, który był też ze stawką konkurencyjną, więc tylko poziom trudności tutaj ma na to wpływ, ale też poziom auta, czy motocykla w tym przypadku. Tak więc być może ten poziom jest faktycznie dobrze zbilansowany, ale kwestia pojazdu tutaj odgrywa kluczową rolę. No ale fajnie, bo tym razem nie udało się wygrać, a więc trzeba będzie samego końca walczyć i te punkciki, jak widzicie, tutaj liczyć. Tak sobie teraz pomyślałem, bo jesteśmy, jak widzicie, za sterami japońskiej Hondy, że gra, która w końcu spełni nasze olbrzymie marzenie, czyli przeniesie nas do Japonii,
things are as badass as a naked bike, right? That bike has the right curves. They shaved off some of the weight of it when they updated the model. Speed and looks, if you ask me. Ma ogromny, nawet powiedziałbym przeogromny potencjał na właśnie nastawianie dużego kroku w kierunku motocykli. Bo no, jakby nie patrzeć, Japonia to jest taka troszeczkę Mekka, nie? Motocyklowa. Tutaj dokładnie, jak widzicie, w tych zawodach już jest według mnie dużo łatwiej niż wcześniej. No i tak wam, kurczę, mówiłem, nie? Są takie zawody, gdzie na chillku faktycznie sobie jadą na pierwszej pozycji. Raczej gdzieś tam nikt nie jest w stanie mnie dogonić. Znaczy zbliżają się, słyszę to na słuchawkach. Ja mam też naprawdę dobre słuchawki, które dają mi taki dźwięk przestrzenny. Ja bardzo dobrze tutaj wyczuwam rywali, kiedy się do mnie zbliżają. Nie muszę nawet patrzeć na minimapkę czy w lusterko. Kurde, nie odpaliłem wam pierwszej osoby jeszcze. A wiem, że na pewno to będziecie chcieli zobaczyć. I wracając. No są takie wyścigi po prostu łatwiejsze, ale niech was to nie zwiedzie, bo nie każdy tak wygląda. You're in luck. Complete that playlist and Motorfest will add it to your collection. It's a Red Bull bike, all right. Best hurry and see what it is. Jak widzicie, lecimy nad torem motocrossowym. Kurde, czekajcie, 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 bo ja tutaj nie wiem, jak ja mam teraz wylądować. Miejcie się to, może ja mam tutaj Kawasaki Ninja, więc nie mogłem bezpośrednio na torze wylądować i liczę mocno na to, że tutaj będzie jakaś droga dojazdowa. Jeszcze sobie tutaj nie dam rady. No, wiedzieliśmy tutaj ostrożnie. Zresztą nie wiem, czy wiecie, ale tutaj naprawdę w Motorfeście można w błocie się zakopać. Czekajcie, może wam to pokażę. Patrzcie. Widzicie? Jak tylne koło nam się tutaj zakopało. Mieliśmy przed momentem mały spoiler tutaj, jeśli chodzi o widok tego toru z powietrza, więc mogliśmy spodziewać się, jakie sobie teraz zawody tutaj rozegramy. Do dyspozycji mamy KTM, a tam widziałem też w stawce było Kawasaki. To zwróćcie uwagę, że po lewej stronie mamy tryb ekstremalny. Za pomocą X-a, ale powiem wam, że 450 EXC, as I said, a Red Bull KTM bike, exactly what we need. It rides completely different. You need the right feel for this one. To za pomocą X-a się po prostu hamuje ręcznie. But I think we got it. We're no backmarker, right? It's not motocross unless it gets grimy. These bikes are no clapped out wrecks though. I odnoszę wrażenie, że to jakiś bug. I teraz pytanie, czy miał to być jakiś tryb, na przykład do robienia jakichś trików w powietrzu i tym podobnych rzeczy, ale coś tutaj nie pychło, bo no gramy w okolicach cały czas premiery, albo to jest jakiś bug, ponieważ tryb ekstremalny jest podczas latania samolotem. A ja nim dosyć często tutaj latam między zawodami. Może to się po prostu baguje, nie? Nie wiem. Ciężko mi to ocenić, natomiast mogę ocenić sytuację na torze. Jak widzicie, ten koleżka tutaj sobie bardzo dobrze radzi. Wydaje mi się, że w tych zawodach dosyć dużym kluczem do sukcesu jest używanie właśnie na tych skoczniach tutaj nitra. No daje nam dosyć dużego boosta. W DQ2 się skoczni zazwyczaj unikało.
Zobacz, jaki też duży skok dzięki temu mamy, nie? No i troszkę tym rywalom udało nam się odjechać. Uwaga. Oraz kolejny. Kurczasz, prosiłoby się nie o to, aby w powietrzu jakiś triczek zrobić. Zobaczymy, jak pojawi się jakiś update. Na pewno sobie to obadam. To w sumie taki jedyny błąd. Pewnie nawet nie wiem, czy to jest błąd, ale taka jedyna nieścisłość, jaką zauważyłem w Motorfeście, ale chłop ma prędkość, a ja wytraciłem. Kurde. Ja pierdzielę. Nie no, jak usłyszałem, że będziemy tutaj śmigać Harley'em, to stwierdziłem, że muszę koniecznie się przebrać, aby tutaj oddać nieco klimacik. No i jak widzicie, jestem już tutaj przebrany. Natomiast muszę wam powiedzieć, że bardzo mało ubrań jest. It's truly a gift. I'm so stoked to be back here and that you are here too. Okay, don't get too relaxed. W Motorfeście Forza mnie przyzwyczaiła, czy Need for Speed, do tego, że naprawdę był spory wybór. It's easy rider all the way for this event. I nie dość, że tych ubrań jest naprawdę stosunkowo mało, to jak ja sobie gram postacią żeńską, to odnoszę wrażenie, że wszystkie ubrania są typowo męskie. Nie ma żadnej sukienki, nie ma żadnej jakiejś takiej, wiecie, bluzki bardziej dopasowanej. Wszystko jak ubieram, to odnoszę wrażenie, że było tworzone z myślą o facecie, nie? Tak więc, o, ale tutaj koleś by mi wyjechał. Już widzę, patrzę na te samochody, które tutaj zajeżdżają drogę, że oddali nam w Motorfeście realia. Nie wiem, miałem taką sytuację, że sobie jadę, na skrzyżowaniu mam pierwszeństwo. No i jakaś babka sobie jedzie, jakby nigdy nic, nie? Nie wiem, odnoszę wrażenie, że jej tok myślenia, nie, może ma patent żeglarski, nie? Gdzie większa łódź po prostu ma pierwszeństwo na wodzie i tak sobie stwierdziła, dobra, jestem większa, to jadę, nie? Ale to jest masakra. Natomiast cieszę się, że miałem możliwość w życiu potestowania różnych tutaj rzeczy i dzięki temu gdzieś tam punkt widzenia mi się dosyć mocno rozszerza. Sporo jeżdżę rowerem, więc też potrafię zrozumieć rowerzystów. Ale na przykład nie rozumiem, dlaczego piesi wchodzą na ścieżki rowerowe, gdzie to wszystko jest tak fajnie poznaczone, tak wszystko rozdzielone, a notorycznie po prostu to się napotyka. Natomiast na przykład wielu rowerzystów nie potrafi zrozumieć punktu widzenia kierowcy samochodowego. You know I was part of a biker's club there? That shark you keep seeing everywhere? That was our emblem. Nothing like the big four, just a modest little biker gang. Patches and cuts, you know. The Harley was a must. Not buying it, huh? Alright, fair game. I was joking about the gang part. And the shark was designed by Amandine from marketing. Natomiast jako rowerzysta też poniekąd rozumiem punkt widzenia ludzi, którzy jeżdżą samochodami i na przykład muszą się zatrzymać miejscami na pasach z pierwszeństwem dla rowerzystów, z tego względu, że czasami jest tak beznadziejnie pod względem infrastruktury to wszystko ogarnięte, że trzeba po prostu zatrzymać się na moment chociaż na tym pasie, żeby zobaczyć, czy coś nie jedzie, wiecie, i czy mamy pierwszeństwo na skrzyżowaniu. A spotkałem się z wieloma takimi sytuacjami, gdzie rowerzyści gdzieś tam machają łapami, wkurzają się, że ktoś im stanął na sekundę czy dwie, wiecie, na pasach, nie? With Harleys, it's all about the cruise. And I'm not even talking speed. It's a headspace you get into, you know?
Dlatego polecam zdecydowanie gdzieś tam rozszerzyć ten swój punkt widzenia. Wystarczy nawet rowerem sobie tutaj pośmigać po mieście, po ścieżkach rowerowych i zobaczyć, nie, jak wygląda ta druga perspektywa. Naprawdę rozszerza to dosyć mocno tutaj obraz na wszystko i no i potem pojawiają się takie sytuacje jak ta niepotrzebna, ostatnio głośna afera w internecie, gdzie koleś tam ze swoich frustracji próbował zepchnąć tam jakąś zawodniczkę z drogi. Czyli nie popieram jednej ani drugiej strony, bo zachowali się źle, natomiast chodzi o ten punkt widzenia, nie? Gdybyśmy mieli go bardziej rozszerzonego, to byłoby nam po prostu wszystkim łatwiej, a tak wszyscy patrzą tylko na czubek własnego nosa i potem takie sytuacje, gdzie się pojawiają, ale słuchajcie, zobaczcie, tutaj nam się tutaj końcówka robi gorąca. Kolega tutaj, widzę, za wszelką cenę chce wykorzystać, że się rozgadałem i nas wyprzedzić, ale nie damy mu tak łatwo. Dobra, mamy kolejne zwycięstwo, jak widzicie. This one was rock and roll. No i tym razem Suzuki GSX, jak widzicie. Tor do dyspozycji, na którym śmigaliśmy ostatnio bolidami, tak więc nitkę znamy. Ale tu musiało padać niedawno, że tyle wody. Zawsze podziwiałem sportowców, którzy śmigają na motocyklach po torach. Ja pierdzielę, to jest naprawdę niełatwe. Wyzwanie, układa się praktycznie leżąc w zakrętach. Podziwiam, naprawdę. Teraz zobaczcie, mamy ten ostry zakręt, który kojarzycie z odcinka o bolidach. Patrzcie to, my praktycznie leżymy na tym, na asfalcie, nie? Tu trzeba jeszcze tak dobrze wyjść, żeby właśnie tak jak teraz ja, nie tracić na prostej, nie? Tej prędkości. Check out the tire tracks. Still fresh from the motorsport championship. Dobra. Mieliśmy troszeczkę lepsze tutaj wyjście z tego zakrętu. Też kurde, jadąc z bolidem z ogromnymi prędkościami, po pierwsze nam bolid jest przyklejony do asfaltu jak cholera. Mało tego, dzisiaj te bolidy są tak naprawdę zabezpieczone, że faktycznie no ciężko, żeby kierowcy coś się stało. Widzieliście na przykład wypadek Grożana. Samochód się rozleciał na kawałki, zapalił się, a mimo wszystko kierowca uszedł z życiem. No tutaj przy takiej prędkości źle się złożysz w zakręcie i praktycznie nie masz w ogóle ochrony, nie? Trzeba mieć jaja ze stali, naprawdę. No powiem wam, że tutaj się kompletnie nie spodziewałem takiej przewagi nad rywalami. Every turn I kept drifting out. Hoped you liked it as much as I did. Oh, sorry, I'm rambling. What I'm saying is, it's high time for night time. Zwróćcie uwagę, jak przepięknie też wygląda tutaj miasto nocą. Coś rewelacyjnego. Mieliśmy też mały spoiler, że właśnie... O kurde, to może boleć. No i też, jak widzicie, szykuje nam się wyścig nocny. Tak więc nie ma tej zmiany pory dnia. Fajnie też by było zobaczyć jakiś taki wyścig motocykle kontra auta, nie? Oczywiście może sobie to samemu zrobić. Tutaj nie mamy jakby osobnej kategorii motocykle, tylko one są albo w street racingu, albo w jakiejś innej kategorii. Możemy sobie je w wyścigach, które robimy sami, mieszać.
Tylko motocykle crossowe mają swoją kategorię osobną. Kurde, tutaj wjechałem. Pamiętam taką pierwszą grę, jedną z moich ulubionych, gdzie tak normalnie były wyścigi auta versus motocykle, to był PGR na Xboxa, ale się wtedy jarałem tym. Też było sporo właśnie motocykli do dyspozycji. Chciałbym zobaczyć takie zawody, na przykład bolid versus motocykl, jakiś taki, wiecie, potężny ścigacz. Są takie nawet filmy na YouTubie, gdzie tam chyba Hamilton z Valentino Rossim się ścigał, nie? Coś takiego w ramach właśnie finału chciałbym zobaczyć. Natomiast nie mam pojęcia, jakie tutaj nam rzeczy serwują twórcy, ale tutaj ryzykownie wjechał. Ale mówię, oni tutaj pod koniec naprawdę dosyć mocno ryzykują, żeby tylko wygrać. To jest fajne. I na pewno inne, nie? Niż chociażby w Forzie. Zobaczcie, jaką prędkość miał na wyjściu z zakrętu. No ale odrobinę mu zabrakło. Co oni nam tutaj przygotowali na ten finał? Krosy i miasto, taka miejska dżungla. Na to wychodzi, zobaczymy, co oni nam tutaj przygotowali. Mam nadzieję, że jakieś fajne. Przeszkody nam tutaj uszykują. Kurde, po panelach jeździmy. Słonecznych. Warto w przypadku crossów mieć te nitro napełnione, ono naprawdę oddaje na hopkach. Oni niech się wystrzelają z niego, a my taktycznie podejdźmy do tych zawodów, ale nam się już tutaj pobagowały tekstury. Tam blisko ściany jechałem dlatego. Dobra. O kurde! Co tu się wyprawia? W końcu triczki moje wymarzone. Tak teraz rozkminiam, czy to jest oskryptowane, czy to jest kwestia tego, że trzeba mieć... Czekajcie, zobaczymy teraz. Nie wiem, czy tu nie trzeba mieć dużej po prostu prędkości, wysokości, aby właśnie postać sama z siebie taki trik zrobiła. Ej, to trzeba opadać, czy w trybie swobodnym też jest to możliwe? Albo też możliwe, że po prostu potrzebujemy specjalne rampy do tego, nie? Pochylmy się do przodu, żeby troszkę większą prędkość nabrać. Niech nam się tutaj nitro całkowicie naładuje. Już przez kosznią je wcisnę. Dobra, teraz. Nie wiem, zwątpiłem teraz. Myślałem, że to ma jakieś znaczenie, ale teraz nic się nie wydarzyło. O, już meta jest, kurde. Ale to szybko minęło. No i w przypadku tej playlisty, tak samo jak tej driftowej, dostaliśmy 80 tysięcy za pierwszą lokatę. Ale widzicie, wszystko wygląda tak samo, tylko gdzieś tam kolorystyka, nie? Playlisty się zmienią, tutaj bardziej czerwień, wcześniej była
Tutaj przewaga zieleni, no ale w końcu mamy strój dopasowany pod te podium. Chciałem powiedzieć, co ten motocykl sam pojedzie, ale jak widzicie, nagle nam się pojawił kierowca. No a tutaj już my mamy okazję zasiadać tą Hondę. No i jak widzicie, kolejna playlista, tym razem motocyklowa, ukończona. Brakuje mi mimo wszystko, kurczę, takich fajnych wstawek, bo o tych motocyklach tutaj można by było naprawdę sporo opowiedzieć, tym bardziej, że jeździliśmy różnymi motocyklami z różnych kategorii. No i jeszcze pokażę wam tą Hondę, którą sobie tutaj wygraliśmy. Tak, ona się oto prezentuje. Odpalmy sobie może ją. Przejdziemy się kawałek i pokażę wam jeszcze jedną rzecz. Pierwsza osoba. No i też chciałem wam pokazać to, że w The Crew oprócz tego sobie możemy tutaj pośmigać różnymi motocyklami. Możemy też oczywiście sobie je tuningować i to w wielu przypadkach naprawdę całkiem fajne tutaj rzeczy możemy porobić. Tak więc zobaczcie, tutaj możemy na przykład sobie zmienić i zamontować taką tutaj owiewkę, nie? Na przykład karbonową. Tutaj... jak widzicie, możemy też jakichś małych zmian dokonać i to naprawdę w wielu motocyklach takie możliwości mamy, co też jest ciekawe, a myślę, że wiele osób nawet o tym może nie wiedzieć. To są rzeczy, które mogą ich przekonać do tego, żeby sobie właśnie zakupić Motor Festa czy właśnie The Crew 2. Tam, tak jak wam mówiłem, jest dużo więcej chyba motocykli. Przynajmniej takie odniosłem wrażenie. Natomiast Motor Fest dopiero miał niedawno premierę, tak więc on tutaj też będzie na pewno nam się jeszcze rozwijał. Możemy sobie zdemontować tutaj. Zobaczcie, nie tylko demontujemy, ale też automatycznie no, mamy obowiązek mieć tej tablicy, więc ona przechodzi nam tutaj. Dużo lepiej według mnie się prezentuje. Tutaj lusterka. Czekaj, czy możemy zdemontować? Możemy. Wtedy mamy je na dole? Czekajcie, czy nie mamy w ogóle? Nie, tutaj akurat nie mamy w ogóle. Więc możemy je zdemontować jak chcemy. Wydech. Zobaczcie. Tutaj całkowicie ten motocykl nam się wtedy tutaj zmienia, nie? Muszę wam to pokazać, bo The Crew nie jest aż taką popularną grą i pewnie nie wszyscy o tej serii słyszeli, a być może właśnie odcinek motocyklowy ich zachęcił do tego, żeby sobie obejrzeć. Dlatego wam chcę to wszystko pokazać. Tak więc teraz się przejedziemy jeszcze na sam koniec tym motocyklem. Troszeczkę inny, jak widzicie, odsłonie. Zmiany są zdecydowanie zauważalne, nie? Szkoda, że w The Crew 2 nie ma możliwości ustawienia własnych tablic, nie? Customowych. Fajnie, gdyby taka opcja w Motorfeście się pojawiła. Jakieś wariaty tutaj się ścigają. Ich przejadą tylko. A ja odpalam Hondę. No i lecimy, moi drodzy. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego dzisiejszego odcinka. Jeśli wam się podobał, zostawcie koniecznie łapkę w górę. A na dzisiaj to by było tyle. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!